Witam w prezentacji 47 numeru kultowych autobusów PRL-u od De Agostini. W tym numerze Hino PH15. Numer ten standardowo zapakowany jest w folię. W środku dla wzmocnienia mamy włożoną tekturę. W 47 modelem w kolekcji jest Hino PH15. Model ten jest w kolorze biało-czerwonym, w czerwono-białe paski. Ma czerwone środki kół, częściowo biały dach, z czerwonym przodem. Na dachu ma 4 wytłoczenia, światła, drzwi po przeciwnej stronie dzielone na 2 części, z przodu i z tyłu, podwójne okna. Stanowisko kierowcy po przeciwnej stronie. 5 rzędów siedzeń, 2 przerwa, 2. Naprzeciwko drzwi 2 podwójne siedzenia. I z tyłu 4 siedzenia. Ma obniżony przód. Grill. Lusterka na błotnikach montowane. Światła. Tablice z nazwą Hino PH15. Srebrny zderzak. Okno dzielone na 2 części z wycieraczkami od góry. Tablicę informacyjną. Ma dodatkowe drzwi, 2 małe okienka po bokach drzwi, światła, srebrny zderzak, tablicę z nazwą Hino PH15. Na spodzie ma wytłoczone zawieszenie przednie, tylne, układ napędowy i wydechowy i zbiornik paliwa. Z przodu koła pojedyncze ma, a z tyłu podwójne. Na drugiej stronie mamy spis treści, zdjęcie modelu, informacje o modelu i informacje o wydawcy. Obywatel z dalekiej Azji. Las ciągnął się przez kilkanaście kilometrów. Według kierowcy autobusu szczególnie malowniczo wyglądał jesienią, gdy drzewa liściaste pokrywały się paletą barw od żółtej przez miedzianą po brązową, a iglaste pozostawały w swoim niezmienionym kolorze. Liczba odcieni oszałamiała. Mężczyznę najbardziej zachwycała soczysta świerkowa zieleń sąsiadująca z zielono-pomarańczowym klonem.
Ściana lasu wyglądała w niektórych miejscach jak pracowicie ułożone kolorami kredki. Kredki z kolei przychodziły szoferowi na myśl średnioletniego syna, świeżo upieczonego ucznia klasy pierwszej, który otrzymał właśnie nowe pudełko kolorowych ołówków i zapałem nimi rysował wszystko, co przyszło mu do głowy. Jesienne barwy lasu nastrajały melancholijne kierowca, zapomniał o rzeczywistości, a jego myśli błądziły gdzieś wśród wierzchołków drzew. Zdjęcie Kino BH, który był produkowany na przełomie lat 50. i 60. powstał w kilku odmianach różniących się długością, pojemnością oraz układem wnętrza. Podobnie jak większość wytwarzanych wówczas autobusów, wywodził się z tej linii od ciężarówki. Jego prostota był model TH, na którego podwoziu stawiano stopy autobusu. W zależności od mówienia poszczególne egzemplarze mogły mieć różne liczby miejsc dla pasażerów, zmieniały się także układ i liczba drzwi. Mamy zdjęcie deski rozdzielczej i informację, że podobnie jak miejsce kierowcy z dzisiejszej perspektywy można uznać za spartańską. Zestaw wskaźników umieszczono na środku deski rozdzielczej, a jego największym elementem był prędkościomierz. Pozostałe części zegaru wokół prędkościomierza oraz po jego lewej stronie dostarczano innowacji niezbędnych do prowadzenia pojazdu. Uwagę zwraca jedyny ozdobny element kokpitu, jest nim kierownica. O trzech ażurowych ramionach po prawej stronie kierowcy znajdował się urządzenie do przesuwania taśmy z nazwami przystanków umieszczonej w kasecie nad przednim oknem. Mamy zdjęcia tylnej części modelu BH15. Która miała zaokrąglony kształt zgodnie z ówczesną modą. Autobus wyglądem nawiązywał do amerykańskich pojazdów. Nic dziwnego, bo model pojawił się tuż po tym, jak w 1952 roku zakończyła się okupacja Japonii przez amerykańskie wojska. Liczne chromowane ozdoby z przodu oraz duży również chromowany zderzak z tyłu podkreślały amerykańskie inspiracje. Na ten trop wskazywał także tylne obrysówki na dachu, przypominające pietysk kosmiczny. W niemieckich w czasach podboju kosmosu taki element był obowiązkowy również w stylistyce samochodowej. Podobnie jak w innych krajach dotkniętych II wojną światową, po nastaniu pokoju najbardziej jednymi wozami były ciężarówki pomagające w odbudowie kraju i autobusy dowożące ludzi do pracy. Zdjęcie jednego z układów wnętrza stosowanych przez producenta. Ławki umieszczone wzdłuż ścian pojazdu. To rozwiązanie niespotykane w autobusach w Europie lub w Stanach Zjednoczonych, gdzie fotele ustawiano równolegle do kierunku jazdy. Zaletą japońskiego rozwiązania była łatwość poruszania się po wnętrzu. Pasażerowie nie musieli przeciskać się wąskim przejściem pomiędzy rzędami foteli. Mamy zdjęcie kino w serii T. Również serii TA i TH stanowi bazę do stworzenia autobusów oznaczonych literami BH. Była to ciężarówka o ładowności 8 ton, największa z dotychczas produkowanych przez japońską firmę. Wcześniej największymi pojazdami były auta o ładowności do 6 ton. Ciężarówki wytwarzano na licencji w Birmie od 1965 roku do przełomu wieków XX i XXI.
Mamy zdjęcia i informacje, że produkowane w Birmie na licencji przez ponad 30 lat ciężarówki Hino serii T dały dowód wytrzymałości i niezawodności w kraju o słabej infrastrukturze drogowej i nie najlepszej kulturze technicznej. To ta konstrukcji stanowiła najważniejszy atut. Ciężarówki te wciąż można spotkać na drogach Birmy, gdzie niestrudzenie pokonują tysiące kilometrów. Informacje, że w połowie lat 60. pojawił się jeden z następców BH-15, model R100 Blue Ribbon, angielska niebieska wstążka. W kulturze angielskiej oznacza największa lokata. Autobus należały do nowej generacji pojazdów tego typu, miały samonośne nadwozie oraz silnik ulokowany pod podłogą, dzięki temu mogły pomieścić więcej pasażerów niż autobusy o tradycyjnej konstrukcji wdzącej się od ciężarówek. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak obrysówki, tylne drzwi, wnętrze, miejsce kierowcy, silnik, przód, wycieraczki, kaseta. Mamy zdjęcie i informację, że inspiracją do stworzenia Hinotecha stała się amerykańska ciężarówka International RKB6. Świadczą o tym reflektory umieszczone w tych samych miejscach, na przednim błotnikach oraz oczywiście charakterystyczny nos z chromowaną atrapą w chłodnicy. Produkowany od 1947 roku wóz doczekał się ponad 100 odmian silnikowych i nadwoziowych. W USA po wojnie należał do najpopularniejszych i jednocześnie najtańszych ciężarówek. Miał on niezwykle wytrzymałą konstrukcję. Zdjęcie i informacje, że autobusy marki Hino szybko dogodniły światową czołówkę pod względem konstrukcji. Pojazdy japońskiego producenta w drugiej połowie lat 60. należały do najnowocześniejszych na świecie. Auta ze skrzydłatym logo eksploatowano w całej Azji Południowo-Wschodniej już w 1964 roku. Otwarto przedsiębiorstwo w Tajlandii. Ciekawostką jest, że od 1968 roku firma miała swój oddział w Irlandii. Wymiary autobusu z danymi technicznymi. Na całym świecie, czyli o Hino Motors. Mamy zdjęcie pierwszego modelu samochodu producenta, który później zaistniał jako Hino, pojawił się w 1917 roku, nosił oznaczenie TGEA. Wówczas firma nazywała się Tokyo Gas and Electronic Industry i zajmowała się głównie dostarczaniem gazu świetlnego. Eksperymentowała też w wielu innych dziedzinach przemysłu, co było typowe dla tamtych czasów. Po latach i licznych zmianach rozpoczęła obok wytwarzania silników produkcję ciężarówek i autobusów. Mamy zdjęcie i informację, że w czasie II wojny światowej firma produkowała opancerzone pojazdy półgąsienicowe D1 H. Powstał na bazie niemieckiego transportera SDKFZ-251-1. Grubość pancerza wynosiła 8 mm. Pojazd został przystosowany do holowania działów artyleryjskich lub przyczepy z patrzeniem. Po zakończeniu wojny ocalały egzemplarze przerobiono na ciężarówki, służyły do odbudowy Japonii ze zniszczeń wojennych. Mamy zdjęcie i informacje, że w latach 50. i 60. firma miała krótki epizod związany z produkcją aut osobowych. Najpierw wytwarzano na francuskiej licencji Hino 4CV.
Następnie w latach 1961-1964 powstał niewielki model Kino 900. W 1964 roku ruszyła produkcja modelu 1300 z silnikiem umieszczonym z tyłu. Jego nadwozie zaprojektował włoski stylista Giovanni Michelotti. Auto doczekało się też odmiany coupé. Mamy zdjęcie i informację, że od 1967 roku do dzisiaj Hino produkuje ciężarówki i autobusy. Jednym z najnowocześniejszych modeli jest Ega, znany jako też Itsugala. Druga generacja tego autobusu turystycznego powstaje od 2005 roku. Buduje ją konsorcjum J-Bus, stanowiące połączenie ISU oraz Hino. Autobus wytwarza się w trzech odmianach: 12-metrowej SHD o zwiększonej wysokości, 12-metrowy HD oraz skrócony do 9 metrów. W stawie osi napędzają go różne 6-cylindrowe rządowe silniki spalinowe. Opracowano też wersję z napędem hybrydowym. Na ostatniej stronie mamy informację, co w następnym numerze, czyli proszę Jungherę z roku 1957. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.